P-O-R. To mój sekret, możecie nie podglądać? Cześć, dzień dobry, widzowie, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Kartoni. A z drugiej strony wy, czyli widzowie bez subskrypcji. W dużej mierze, bo nie wszyscy. Ja ostatnio sprawdziłem statystyki moich filmów i ja wiem, że prawie połowa z was nie ma subskrypcji. Kto mi zabrał subskrybera? Kto z was? Kto mi nie dał subskrybera? Czy u was w życiu to tak dużo zmienia, że klikniecie ten przycisk i tak tu wracacie, i tak oglądacie moje filmy? To możecie tam kliknąć, mi będzie bardzo miło, jeżeli klikniecie. U was to nic nie zmieni, jakby to nie ma znaczenia w waszym życiu, czy mnie zasubujecie, czy nie. To nie jest sposób na zachęcanie do subów. Jak subniecie, to dam wam ciastko. Może tak was przekonam. No ale nieważne, nie będę całego wstępu o subskrybowaniu gadał. Dzień dobry widzowie, witam w kolejnym odcinku Para Dokumentów. Dzisiaj pod lupę bierzemy sekrety rodziny, które były bardzo dawno temu. A to dlatego, że ciężko jest z kogoś wyciągnąć jakiś sekret. Tak naprawdę dlatego, że ciężko jest znaleźć po prostu dobry odcinek sekretów rodziny. Czy ten będzie dobry? Nie mam pojęcia, bo wysłał mi go Ciasto XD z Discorda, co bardzo dziękuję, ale no, czy to dobry odcinek, to się dopiero przekonamy. A jeżeli wy macie jakieś pomysły na odcinki, to też możecie mi je wysyłać na Discordzie w wiadomości prywatnej. Ale oczywiście zachęcam do wbicia na mojego Discorda szefy. Zachęcam też na Instagrama, na Twittera, wszystkie socjale macie tam w opisie też. Zapraszam. 25-letnia Sylwia Skanska z narzeczonym Adrianem odwiedziła matkę Beatę. Narzeczona Sylwia, narzeczony Adrian, matka Beata. Kto umrze pierwszy? Przekonajmy się. Pisałem, że nikt. To są tylko sekrety rodziny, tam raczej ludzie nie umierają. Jedyny odcinek, w którym ktoś faktycznie umarł, to wydaje mi się, że to był Na ratunek 112, tylko tam widziałem śmierć. Czemu ja poruszam taki temat? Oni tylko przedstawili trzy postacie w paradokumencie, a ja już mówię tak. Trzecia minuta odcinka, śmierć, śmierć, tak jest. Narzeczeni są całkowicie pochłonięci przygotowaniami do ślubu. Wsiadajcie, częstujcie się. Wsiadajcie, częstujcie się. Wsiadajcie, częstujcie się, mam sztuczne pomidory na stole. Ale śmiało, i tak w dzisiejszych czasach wszystko jest plastikowe. Dzięki. Proszę panią. Za rzadko mnie odwiedzać. Za rzadko mnie odwiedzać. Raz w życiu to jest zdecydowanie za dużo. Tak, no wiesz, mamy dużo spraw do załatwienia. Sala weselna, lista gości, DJ. Jeszcze odcinki Prowcia co dwa dni. To trzeba oglądać, to nie ma, że nie. Co dwa dni o 16 ja rzucam wszystko. Tak jak idę, to co mam w ręce, ja po prostu upuszczam, biorę telefon, oglądam kolejny odcinek Prowcia. I stoję w miejscu przez tą godzinę, jak trzeba obejrzeć, to trzeba, nie? Stoję w miejscu, oglądam, jak obejrzę, to dopiero można wrócić do życia. Nie wiem jak Sylwia, ale ja to na przykład nie wiedziałem, co się pakuje z tym ślubem. Nie wiedziałem, że jak wezmę ślub z kobietą, to muszę z nią być do końca życia. Bra. Nie wiedziałem, że ja chcę ślub w ogóle, ja nie wiem czemu ja go biorę, ja nawet ciebie nie kocham. Bardzo dobrą wiadomość, ponieważ udało nam się znaleźć salę weselną. Jest przepiękna. Sama zobacz. Co to za gówno? Co to za gówno? Co to za gówno? Jeśli chodzi mi o telefon, kto używa jeszcze takich telefonów? Gdzie iPhone? A co do sali weselnej, no to niby ładna, ale gdzie wy tam chcecie tańczyć? Na stołach? Tycznie. Ale nie za dużo? Ale nie za dużo? Za mała, bo my całą Polskę zapraszamy. Wszystkich ludzi, to impreza otwarta. Marzy mi się, żeby na ślub zaprosić rodzinę taty. No dzień dobry. A chłopie obchodzą twoje marzenia? O, nie mogę się przeklinać. A kim nie obchodzą twoje marzenia? Ty żartujesz. Oczywiście, że tak. Taki prank, żeby mamę wrobić, żeby sprawdzić, czy może mama na zawał zejdzie. Mniej by było wtedy za talerzyki, rozumiem. W katastrofie morskiej, zanim się urodziłam. A mama zerwała kontakt z jego bliskimi, kiedy byłam mała. Czyli twój ojciec umarł w katastrofie morskiej, a twoja mama zerwała kontakt z jego rodziną? Coś mi tu nie pasuje. Czemu ona zerwała kontakt z twoją babcią i z twoim dziadkiem, bo umarł jej mąż? On, ja już nie mam męża, już jesteś niepotrzebny, już się nie przydacie. Nie będziesz miała babci i dziadka, bo już są bezużyteczni. Nie masz ojca, to i dziadka i babci nie będziesz miała. Koniec! Myślałam, że wesele będzie dobrą okazją, aby ten kontakt odbudować. Zorganizujemy wcześniej jakieś spotkanie, żeby nie było niezręcznie, w końcu minęło tyle lat. To spojrzenie jest niezręczne. Czemu ona nic nie mówi? Czemu ona siedzi i patrzy? Nie, nie dałem stop klatki, ja tak cały czas robiłem. To jest właśnie niezręczne. No, to świetny pomysł. Przecież ode mnie będzie tylu gości, no to wyrównamy chociaż strony.
To był twój pomysł, prawda? To był twój pomysł, prawda? Objection! To ty chcesz zapraszać ludzi na ślub, tak? Ja wam nie starczę, nie możecie zrobić stolika jednego. Ja? Nikt więcej? Po co goście? Wyjdzie taniej! Jak Jan zginął, zostawili mnie samą. Nie pomogli mi ani trochę, a byłam w ciąży. A co, mieli ci brzuszek nosić? Wiem, ale już minęło tyle czasu, ja naprawdę chciałabym ich poznać. To ty ich jeszcze nie poznałaś. Ty masz 30 prawie lat. Znaczy nie wiem ile masz, ale tak na oko mówię 30. Tak, też nie wyglądasz na 30, ale powiedzmy, że masz 30, może. Nie wiem ile, pewnie się dowiem za jakiś czas, ale teraz przypuszczamy, że masz 30, okej? Minęło 30 lat, ty dalej ich nie znasz. Wiesz ile ta babcia już pieniędzy dla ciebie ma, a wiesz ile talerzy schabów tam czeka? Chodziły ich tylko pieniądze Jana. Nie obchodziło ich, czy mam cię czym wykarmić, czy mam cię jak ubrać. Nie chcę ich znać. To w takim razie ty nie przychodzisz na ślub, bo ich jest trochę więcej, także no mają przewagę. Pani Beato. Wyjdź. Muszę zostać sama. Nie pamiętam rodziny taty, ale czas leczy rany. Czas leczy rany. Nie pamiętam rodziny taty, ale rany leczą czas. Nie, to inaczej było. Nie, to leczo czas rany. Nie, to leczo rany czas. Kto wymyślił to przysłowie? Nie wiem. Że należy zakopać ten wojenny topór. Ile przysłów? Leczo czas rany? Toporny wojen? Topór! Może jeszcze gdyby ślimak nie skakała, to by kuska chuj ci w dupę. Wow, mega wow, mega wow. Znała, że zostawili ją na lodzie. Ale nie mówiła nic o żadnych pieniądzach. Bo nie było pieniędzy, już umarł, to jakie miały być pieniądze? Im zależało na jego pieniądzach, ale umarł, więc nie miał pieniędzy, więc nie było pieniędzy, więc nie było nic o pieniądzach. Boże, to musi być straszne. Oczywiście, że jest. Wyobrażasz sobie tak codziennie stać przez półtorej godziny i komentować te para dokumenty. Oczywiście, że to jest straszne, dziękuję za współczucie. Mąż ginie w katastrofie na statku, ciała nie ma. Ciała nie ma, pieniędzy nie ma. Dziecko jest, niestety. Potem co roku jest jeszcze jakiś symboliczny grób, kurde, w dodatku zbiorowy. Masakra. A ona mówiła coś o pieniądzach. Mówisz, o co jej chodziło? Chcieli zabrać te pieniądze? Ale ja nigdy nie słyszałam, żeby tata miał jakieś super pieniądze. No nie, bo on miał zwykłe pieniądze. Super pieniądze nie istnieją, nie ma banknotów, które latają po niebie i wow, super pieniądz, lecę na pomoc. Kogo dzisiaj wyciągnąć z bankructwa? O, może ciebie, woo! My zawsze ledwo wiązałyśmy koniec z końcem. A pamiętasz rodzinę ze strony taty? Nie no, wszystko pamiętam jak przez mgłę. Tylko jakieś kłótnie mamy z tą drugą babcią. Ja nawet nie wiem, gdzie oni mieszkają. Wiesz co? Ja myślę, że po prostu musimy twojej mamie dać ochłonąć i za jakiś czas zadzwonimy i ona nam wszystko powie. A ja myślę, że nikt wam nic nie powie. W sensie dowiemy się dopiero na koniec odcinka, bo tak działają sekrety rodziny. Oni nagle w 40 minucie wszystkie sekrety robią. Ja tak naprawdę mógłbym w tym momencie przewinąć do 40 minuty, powiedzieć, obejrzeć tylko puentę i wiedzielibyśmy, o co chodzi w całym odcinku. Ja nie wiem, co te 40 minut pomiędzy tym w ogóle robi w tym filmie. Ja nie mam pojęcia, po co ja w ogóle biorę sekrety rodziny, jak tutaj przez 40 minut nie ma co komentować i po 40 minutach nagle jest wszystkie sekrety świata rozwiązane. Czekać, po prostu od razu do niej zadzwonię. Nigdy wcześniej nie kłóciłyśmy się z mamą. Nie mogłam znieść tej sytuacji. Cześć, mamo. Cześć, kochanie. Przed chwilą ich wyjebałaś z domu, teraz cześć, kochanie, cześć, to kiedy ten ślub? Ja bardzo bym chciała cię przeprosić. Bardzo bym chciała cię przeprosić, ale wydziedziczam się. Prawie jak ci ciężko. To ja przepraszam, poniosło mnie. Wpadniesz jutro? Porozmawiamy. Dobrze, będę. Pa. Pa. Jakby kamień spadł mi z serca. Miałam nadzieję, że w końcu wytłumaczymy sobie tę sytuację. Następnego dnia Sylwia przyjechała do matki. Kobieta ma nadzieję, że tym razem uda jej się dowiedzieć czegoś o rodzinie ojca. A co to za bałagan? Przeszło tu jakieś tornado? I co nawet dwa? Mama wypiła kieliszek wina. Z takich leków ma pani zapach alkoholowy? Nie. Tak. O! Przepraszam cię, ale tak po waszej ostatniej wizycie naszło mnie na wspomnienie. Pierwszy raz widziałam taki bałagan u mamy. Byłam ciekawa, co ukrywa. Myślę, że nic nie ukrywa, jeżeli wszystko wyjebała na środek stołu. Ukrywałaby, gdyby faktycznie to ukrywała, ale to leży wszystko na środku stołu. Tych wszystkich papierów znalazłby się adres rodziny taty. Wiesz, potrzebuję cokolwiek, jakieś namiary, telefon. Sylwia.
Już o tym rozmawiałyśmy. Już o tym rozmawiałyśmy. Ja się wszystkim zajęłam, rodzina taty już nie istnieje. No wiem, ale pomyślałam, że może zmieniłaś zdanie po naszej ostatniej rozmowie. Nic podobnego nie powiedziałam. Wiem, mamo, ale no zrozum mnie. Naprawdę bardzo mi zależy, żeby poznać rodzinę taty. Wiesz co? Jak chcesz, to możemy pojechać przed ślubem jeszcze raz na jego grób. To, że ty masz do nich problem i nie chcesz znać rodziny swojego męża, to nie znaczy, że to jest powód, żeby zakazać tego samego swojej córce. Ona ma 30 lat. Jeżeli ona chce poznać swoją babcię i swojego dziadka, to ma do tego pełne prawo. I ty powinnaś na to pozwolić. Nie musisz z nią jechać, nie musisz ich poznawać, a na ślubie możesz ich unikać. Gdzie jest, kurczę, problem? Na tym, żeby poznać jego rodzinę. A uwierz mi, znicz raz w roku na wszystkich świętych, no to troszeczkę za mało. Dotychczas ci wystarczało, no nie przesadzaj. Nic mi nie chcesz powiedzieć o tacie, naprawdę chciałabym cokolwiek się dowiedzieć. Naprawdę chciałabym cokolwiek się dowiedzieć. Może tak naprawdę ta katastrofa morska to było utopienie w wannie przez swoją własną żonę. Może złapała go za głowę i go zaczęła tam w kiblu, nie wiem, pod duszę, nie wiem. Ludzie mają różne fetysze. Nie bądź taką egoistką. Egoistką? Jedyną egoistką tutaj jesteś ty. Przyjechała się pogodzić z matką. Jedyną egoistką jesteś ty. Ty, ty, ty. Ja, ty poznasz mojego dziadka, moją babcię, wiesz ile oni mają długo w kopercie dla mnie? Kilka dni później Sylwia umówiła się na zakupy ze swoją najbliższą przyjaciółką Gosią, która ma być również druhną na jej ślubie. Piękną salę wybraliście. No właśnie, nie wybrali pięknej sali. Co z tego, że tam jest dużo stołów i ładna i biała, jak tam nie ma gdzie tańczyć? Na weselach się tańczy, tam leci przez twoje oczy zielone i tańczy. A pytałaś o fotowódkę? Fotowódkę? Tak, będzie i foto, i wódka. Nawet wódki będzie więcej niż foto, bo fotograf tylko godzinę. Chcę zapytać menadżerkę, zaraz nie zadzwonię. Dzień dobry, tutaj Sylwia Skalska. Ja mam u Państwa zarezerwowaną salę weselną. Chciałabym się zapytać, czy mogłabym wynająć fotobudkę? Pani Sylwio, przecież dzwoniła Pani wczoraj, żeby anulować rezerwację. Dzwoniła Pani wczoraj, żeby anulować rezerwację. Czemu ona tak dobrze słyszy przez słuchawkę? Przez telefon się tak dobrze nie słyszy. Jakiś modyfikator jest do telefonu, jakiś JBL? Byłam pewna, że menadżerka się pomyliła. Aż za nie mówiłam z wrażenia. Jak to? Ale to chyba jest jakaś pomyłka. To musi być żart. Podała mi przecież pani swoje dane osobowe. Proszę nie robić sobie ze mnie żartu. Co z tego, że podała dane osobowe? Wiesz, ile osób ja dane osobowe znam? To co? To znaczy, że mogę zadzwonić do jakiejś sali weselnej i zarezerwować albo odwołać ich rezerwację? Powiedzmy, że Karol Wiśniewski w RIS bierze ślub. To dzwonię i mówię tak: dzień dobry, ja Karol Wiśniewski, tutaj jestem. Ja bym chciał odwołać rezerwację. Tak, tak, to nie będzie ślubu, nie będzie ślubu, kurwa! Chce pani przywrócić rezerwację? Nikt jej jeszcze nie zajął. Oczywiście, bardzo proszę. To nie ja dzwoniłam, widocznie ktoś mi musiał zrobić głupi żart. To wcale nie był taki głupi żart, prawie się udał. W tamtym momencie przychodziła mi do głowy tylko mama. Musiałam z nią porozmawiać. Zdenerwowana Sylwia natychmiast przyszła do matki. Sylwia? Sylwia? Nie kurwa, krasnoludek przyszedł. Wyobraź sobie, że zadzwoniła do mnie menadżerka. To ty zadzwoniłaś do menadżerki, już kłamiesz na wstępie, nieładnie to tak. Wiedziała, że anulowałam rezerwację. No to będziecie szukać innej sali, prawda? Czy ty mnie słyszysz? Ktoś do niej zadzwonił i się pode mnie podszył. Nie, no ale kto to mógł zrobić? Kto to mógł być? Kto mógł odwołać moją rezerwację? Czyżby matka, która nie chce doprowadzić do tego ślubu? Zastanawiam się, czy ty masz z tym coś wspólnego. Tak, to ja zadzwoniłam. Kto by się spodziewał? Akademia Pranków... Cheetos? Nie, mama. Nie udało się inaczej przemówić ci do rozsądku. Ja nie wierzę, że ty to zrobiłaś, no. Ty nie miałaś prawa anulować tej rezerwacji, rozumiesz? Ależ oczywiście miałam prawo, ja jestem głównym sponsorem. Ale nie jesteś nią. To, że wyłożyłaś pieniądze, to jest twój problem. Nie możesz tak o sobie anulować czegoś ślubu. W tym momencie nie widziałam żadnego innego sposobu, by przemówić Sylwii do rozsądku, jak odmówić jej finansowania jej wesela. Robisz w tym momencie najgorsze rzeczy, które możesz zrobić. Po pierwsze, prawie odwołałaś jej wesele. To jest red flag. Po drugie, wyłożyłaś na nią kasę, a teraz chcesz powiedzieć: o nie, nie, nie będę sponsorować twojego ślubu. Wiesz, kto nie będzie zaproszony na ślub jako jedyny? Właśnie ty. Właśnie straciłaś szansę na bycie na ślubie. Straciłaś swoją opcję bycia matką. Już nie będziesz matką. Ona prawdopodobnie teraz poprosi babcię o to, żeby była matką niż ciebie, bo jakby ty się nie nadajesz na matkę. Nie będziesz mnie szantażować. Albo zrezygnujesz z tego pomysłu, albo finansuj sobie sama wesele. No to kurwa, ty se rób nową córkę. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen się mówi, tak? Nie wiem, czemu ja to powiedziałem, nie wiem, w ogóle. Dobrze. Oboje z Adrianem dopiero zaczęliśmy pracę, więc byliśmy naprawdę zadowoleni, że mama sfinansuje nam wesele. Ja nie rozumiem, czemu ludzie biorą ślub, jak nie mają na to pieniędzy? No, dopiero teraz wiemy, jaką musieliśmy ponieść cenę.
Po powrocie do domu zdenerwowana Sylwia opowiedziała Adrianowi o incydencie z matką. Nie przejmuj się tak, będzie dobrze. Zobaczysz, mama jeszcze zmieni zdanie. To chyba nie moja, bo ja już nie mam mamy. To musi być jakaś naprawdę gruba sprawa. I znowu mi wykrzyczała, że musiała mnie wychowywać sama. Strasznie kręcisz w tym odcinku. Najpierw mówisz, że to menadżerka do ciebie dzwoniła, kiedy to ty dzwoniłaś do menadżerki. Teraz mówisz, że ci wykrzyczała, że musiała cię wychowywać samą. Wcale tego nie krzyczała. Jakby, nie wiem. No jakby co? No nie wiem, jakby ją zdradził albo zostawił. Może to chodzi o coś więcej. Nie wiem, zapytajmy dziadków. Przecież jeżeli ona coś ukrywa, to oni będą trzymali jej stronę. Ale jeżeli faktycznie tata zawinił, to myślę, że oni będą pierwszymi, którzy mogą nam coś powiedzieć. W końcu macie świetny kontakt. Co 3 dni chodzisz na cmentarz. Następnego dnia Sylwia zaprosiła dziadków. Narzeczeni zdecydowali, że przepytają ich osobno. Adrian, korzystając z okazji, że kobiety w kuchni przygotowują obiad, postanowił na osobności porozmawiać z dziadkiem o weselu. Pamiętaj tylko, żebyście posadzili mnie z dala od tych przekupek kuzynek mojej starej. Pamiętaj tylko, żebyście mnie posadzili jak najdalej mojej własnej córki, jak ja jej kurwa nienawidzę. Nie zniosę tego pytlowania. Nie no, jasna sprawa. Chociaż w ogóle będzie trochę niezręcznie, nie? No, jak to? No bo Sylwii nikogo nie będzie. Będzie jej strasznie przykro. No tak, ale na to nie mamy żadnego wpływu. No my, Beatka, te 3 jej kuzynki. I koniec listy gościkowych chcieliście jeszcze zaprosić, kurwa, bez przesady, tak? Tak się zastanawialiśmy z Adrianem, żeby na ślub zaprosić rodzinę taty. Kogo? Kogo? Zaleczyłam. Babciu, ojejku. Chyba umierasz, chyba już nie będzie dla ciebie stolika na weselu. Niestety, jakby sorry, wyjdzie tam. Co za pomysł, co ci przyszło do głowy? W żadnym wypadku ja się w ogóle nie zgadzam na coś takiego. No, dlaczego? Tak jak ci mówiłam, chciałabym zaprosić rodzinę taty na ślub, ale nie mam ich adresu. O wiesz, mama nie chce mi go dać. I bardzo słusznie. Nie jesteś im nic winna, a Beata tym bardziej. Dlaczego mama jest taka na nich wściekła? Zerwała z nimi kontakty i bardzo słusznie. Byliście tam kochającą się rodziną bardzo. Mąż, żona, teściowie, wszyscy tam bardzo kochali. Typowa polska rodzina. Skarżali ją o jego wypadek, a jej przecież tam nawet nie było. Ale o co chodzi? Przecież tata zginął na statku, na Bałtyku. To nie o ten Bałtyk chodziło, to chodziło o ulicę Bałtycką. Po prostu wszedł pod auto. Pewnie chodziło o jego pieniądze. Po takich ludziach to się można wszystkiego spodziewać. Pieniądze? Ale o co w tym wszystkim chodzi, babciu? Nie chcę się wtrącać, nie wiem co... Właśnie, dlaczego zerwaliście kontakt? I niech tak zostanie, młody człowieku. Nie wtrącaj się w nie swoje sprawy. Ja myślę, że na tym ślubie nie będzie nikogo. Robicie wszystko, żeby na ślubie było jak najmniej gości. To jest plus dla was, bo wy musicie sami sfinansować swoje wesele. Nie będziecie musieli nic finansować, bo jakby nie będzie wesela, bo nie będzie gości. Ale z drugiej strony, też nie będziecie mieli zaraz rodziny. Nikt z nikim nie będzie miał kontaktu. Zakazuję ci kontaktować się z nimi. Masz tylko nas. Pomyśl o mamie. Ale właśnie my nie chcemy myśleć o mamie. My już ją zobaczyliśmy, już nie chcemy myśleć, już nam starczy tej mamy na dzisiaj. Jeśli oni będą na ślubie, mnie z dziadkiem tam nie będzie. Jakby nawet nie planowałam, że wy będziecie, także spoko. Zabrakło mi słów, gdy to usłyszałam. Co oni przede mną wszyscy ukrywali? Krystyna, idziemy. Wyjąłeś mi to z ust. Nie pierwsza rzecz, którą mnie wyjąłeś z ust. W sensie, kiedyś się krztusiła i po prostu... To niewiele pomogło. Już? No... Co tu się stało? Nie wiem. Zachowanie dziadków uświadomiło mi, że wszyscy chcieli, żebym jak najmniej wiedziała o tacie i jego rodzinie. Po awanturze z dziadkami Sylwia przyjechała do matki. Korzystając z jej nieobecności, postanowiła przeszukać jej mieszkanie. Do miłego szukania. Widzisz, ile tam jest kurwa książek? W każdej może być coś ukryte, w każdej! To jest Jan Skalski. Ja też chyba usiądę. Jest nowy fotel, widzowie. Żadna firma z fotelami nie chce mnie sponsorować, więc musiałem pojechać do Ikei. Kupiłem sobie w Ikei. Nie powinienem się iść. Nie powinienem komentować odcinka teraz na siedząco. Hej. Nie zgadniesz, co znalazłam. Co się stało? Gdzie jesteś? U mamy.
ale nie ma jej. Teraz ma lekcję. Znalazłam w jej dokumentach dyplom taty i zdjęcia. Czy tata żyje? To był najdziwniejszy komentarz, jaki kiedykolwiek powiedziałem. Co to kurwa było? On był architektem. Poważnie? No ale... Dlaczego ona mi nic nie powiedział? Skarbie, nie płacz. Skarbie, nie płacz. Nie płacz, bo jakby płakanie jest strasznie nudne. Faktycznie nie płacz. Czekaj tam, przyjdę do ciebie. Okej, na razie. Myślałam, że tata był marynarzem. Mama nawet nie zająknęła się, że skończył architekturę. A to co? I nie może skończyć architektury i być marynarzem? Ja na przykład skończyłem... No ja akurat nic nie skończyłem, więc jestem youtuberem. To jest akurat dość normalne. Adrian odwiózł zdenerwowaną Sylwię do domu. Po południu 25-latka spotkała się z przyjaciółką, aby opowiedzieć jej o ostatnich wydarzeniach. No, nie wiem, co mam zrobić, bo... Mama wysyła mi cały czas zdjęcia jakichś sal, więc nie wiem, czy to ma znaczyć, że ona płaci i ona wybiera? Słuchaj, tak w ogóle, to skąd ona ma kasę na takie sale? Alimenty! Jakby oświeciło mnie tak, jakbym kurwa pierwszy raz w życiu się dowiedział, że istnieje coś takiego jak alimenty. Ja nie rozumiem dzisiaj swoich działań ani komentarzy. Prawdopodobnie tak jak wy przez całe życie. Pensji nauczycielskiej? Nie no, wiesz, my zawsze żyłyśmy bardzo skromnie. Zero ciuchów, zero fajnych wakacji. Zero ciuchów? To ty do 18 na golasa do szkoły chodziłaś? Po prostu ma oszczędności. I teraz będzie miała swój ślub. Z bajki. A pytałaś się dziadków? Może oni wiedzą coś więcej? No nie wiem, może twój tata ją zostawił, albo zdradził. Zdradził. Nie wiem, ale robisz takie śmieszne miny. Dziwne! Łooo, kurwa, film akcji, łooo! Przez chwilę zobaczyłem swoje odbicie w obiektywie i aż mnie zmroziło. Ale babcia powiedziała, że rodzina taty ma do niej pretensje o jego śmierć. Nic więcej nie wiem. Nieźle. Ale jeśli faktycznie było tak, że twoja mama przyczyniła się do jego śmierci, to może teraz boi się spojrzeć jego rodzicom w twarz. Ja bym się bała. No ale przecież on zginął w katastrofie. No już to ustaliliśmy, że nie zginął w katastrofie marynarskiej. Nie wiedząc jak zginął, ja wiem bardziej jak zginął niż ty wiesz jak zginął, wiedząc jak zginął, ale nie wiesz jak zginął. Na Bałtyku, no to co mama miałaby mieć z tym wspólnego? Nie wiem, może nurkowała akurat, rurką zahaczyła o statek, rozcięła, nie wiem. Oj Gosia, no ty wymyślasz, no. Nie no, to co ja mam teraz zrobić, nie wiem, pójść z tym na policję? A dlaczego nie? Jeśli twoja mama przez przypadek przyłożyła rękę do jego śmierci, to jest to nieumyślne zabójstwo, czy jak to się tam nazywa? Nieumyślne spowodowanie śmierci lub poważnego uszczerbku na zdrowiu. Ja wiem, ja muszę wiedzieć takie rzeczy, ja jestem youtuberem, muszę znać się na takich rzeczach. Ja muszę znać prawo, żeby móc komentować paradokumenty. Tak naprawdę to nie mam pojęcia, czy to co w ogóle powiedziałem ma sens. Jakby kurwa, ja w ogóle się nie znam na prawie. Kto kurwa lubi prawo? Miała wybujałą wyobraźnię, ale pomyślałam, że w tamtym momencie warto by było sprawdzić, czy jej podejrzenia są zasadne. Następnego dnia Sylwia postanowiła sprawdzić policyjne archiwum. 25-latka ma nadzieję, że znajdzie w nim informacje o śmierci ojca. Adrian, gdzie jesteś? Wyrwałem się wcześniej z pracy. Dowiedziałem się kilku ciekawych rzeczy. A ty? Słuchaj, rozmawiałam z Gosią i doradziła mi, żebym poszła do archiwum policji, wiesz? Może dadzą mi jakieś informacje, wiesz, wyciągną z kartoteki na temat śmierci ojca. Głuptasie. Gosi słuchasz? Trzeba było mnie zapytać. Trzeba było mnie zapytać. To kurwa słucha Gosi. To imię już wskazuje na to, że jej się nie powinno słuchać. Ja przepraszam wszystkie Gosie, oczywiście was nie obrażam. Prosto z ulicy, musiałbyś mieć wniosek. A no dobrze, to... Jak jesteś taki mądry, to może ty coś znalazłeś? Mam informację o budynku, który zaprojektował twój tata dla jednej z firm architektonicznych. Uuu, super! No, i umówiłem tam nas na spotkanie z architektem, który chyba go znał. Okej, to na razie. Pa! Telefon od Adriana poprawił mi wtedy nastrój. On ci tak poprawił i zepsuł, bo ty tak, jak miałaś telefon, to miałaś taka, o super, kurwa, zajebiście! Odłożyłaś słuchawkę i... Mam ochotę się zabić. Miałam nadzieję, że uda się wyjaśnić, jaką tajemnicę skrywa moja rodzina. Wielka tajemnica wiary. Byłem kiedyś ministrantem, potrafię takie rzeczy. Chrystus powróci. Spotkanie z architektem miało rozjaśnić całą sprawę. Sylwia i Adrian przyjechali do siedziby biura architektonicznego, dla którego ojciec zaprojektował budynek. Proszę usiąść i poczekać. Pan Marcin wyszedł na chwilę, ale powinien zaraz wrócić. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Dobra, uważaj. Żeby nas umówić na tę rozmowę, musiałem trochę nawymyślać. Co?
Mogłeś mi powiedzieć przez telefon, przecież wiesz, że ja nie potrafię kłamać. No to się kurwa nie odzywaj. Ja wiem, że to też jest ciężkie, jeżeli chodzi o bycie kobietą. Dawno nie było takich żarcików. W stanie jesteśmy tutaj zrobić wywiad. Ja jestem prawnikiem i to jest w pełni zgodne z prawdą. A ty? No, co wymyśliłeś? Jesteś dziennikarką. Piszesz artykuł o budynku, który zaprojektował Jan Skalski. I ja będę z nim rozmawiał, a ty będziesz go nagrywać i robić mądre miny. Byłam spanikowana, nie wiedziałam, jak miałabym udawać dziennikarkę. Bierzesz cokolwiek do pisania, ja mam różowy długopisik, bierzesz zeszycik, notesik, chuj wie co, on i tak nie będzie wiedział, co piszesz. Nawet nie musisz włączać długopisu i robisz tak. Wyglądałem jak dziennikarz? Totalnie kurwa nie. Ale to nie brzmi szczególnie wiarygodnie, wiesz? Ja wymyślałabyś coś lepszego? Pamiętam tego faceta ze zdjęć z tatą. Dzień dobry. Dzień dobry. Marcin Kwietniewski. Witam. Dzień dobry. Adam Kruszyński, a to jest Sylwia. Dzień dobry, Adrian Kruszyński, a to jest Sylwia. Przepraszam za nią, ona tak zawsze, ona strasznie lubi pieski, które kiwają główką w autach i po prostu taki został. Przeglądu Mazowieckiego. Tak, Cegielska z Przeglądu Mazowieckiego. Byłam tak spanikowana, że aż zaczęło kręcić mi się w głowie. Kręcić ci się w głowie zaczęło od tego machania tym łbem. Jakbyś tyle nie machała, to by się w głowie nie kręciło. Muszę przyznać, że trochę państwo mnie zaskoczyliście, że chcecie pisać o tak starym budynku. To dlatego, że koleżanka pisze teraz artykuł do nowej serii, zatytułowanej Szlakiem perełek architektonicznych Warszawy. To nawet nie jest kurwa perełka, to zwykły blok. Bardzo mi państwo schrabiacie, ale niestety to nie ja projektowałem ten budynek. Ale nie stójmy tak. Zapraszam do mnie do gabinetu. Proszę za mną. Po krótkiej rozmowie o budynku zaprojektowanym przez ojca Sylwii, narzeczeni chcą się dowiedzieć więcej o Janie Skalskim. Znam Janka dość dobrze. Studiowaliśmy razem. A jaki on był? To znaczy, jakim był architektem oczywiście? Janek był bardzo ambitnym i zdolnym człowiekiem. Miał pasję. Ten projekt to był jego konik. Nie, to był akurat jego projekt. W sensie projekt budynku. Jakby zaprojektował konika, to by był wtedy jego konik, a ten budynek był jego budynkiem. Rozumiecie, o co chodzi? Tak ja mam czasami bardzo skomplikowane przemyślenia. Można powiedzieć, że był takim typowym, jak to wy dzisiaj mówicie, lokalsem. Wychował się na osiedlu zaraz obok tego budynku, o którym zbieracie materiał. Bił dzieci, handlował na... Taki tam typowy lokal w wielkim skrócie. Niestety, to był jego ostatni projekt. Byłam wzruszona. Musiałam uważać, żeby się tam nie popłakać. A co się z nim stało? Bo rozumiem, że pan przejął po nim posadę. Tak, po tragicznej śmierci Janka zaproponowano mi jego posadę. Przyjąłem ją, potem awansowałem. Janek Lamus nigdy nie awansował. Szkoda, bo to był naprawdę niesamowicie zdolny i ambitny facet. Może nam pan powiedzieć, co się stało? Wolałbym nie wnikać w szczegóły. Mogę tylko tyle powiedzieć, że spotkał go dosyć smutny los. No kurwa, powiem ci, że każdy, kto umiera, nie ma zbyt dobrego losu. Śmierć to z reguły smutny los. No tak, jego ciała nigdy nie odnaleziono. Słucham? W sensie... No... Na chuj się pytasz? Słucham? To znaczy, mówię o tej katastrofie statku w 1995 roku. Przed naszym spotkaniem przeczytałam kilka informacji. On był na tym statku, prawda? Pierwsze słyszę. Skąd pani przyszło to do głowy? Ze statku! Przypłynęło prosto, kurwa, po Bałtyku! A to przepraszam, bo ja chyba musiałam coś pomylić, jak przygotowywałam się do innego artykułu. Dobrze, czyli mówi pan, że jego ciała nigdy nie odnaleziono, tak? To ty powiedziałaś przed chwilą! Czemu ty mówisz, że mówi on, kiedy to ty powiedziałaś? Takiego nie powiedziałem. Skąd pani zbiera te informacje, proszę mi powiedzieć? Pogrążyłam się na maksa. Musiałam to przerwać. Miałam tego dosyć. Ja bardzo pana przepraszam. My nie powinniśmy pana okłamywać. O co chodzi? O ten zegar, co nie chodzi. Przyszedłem naprawić panu zegar. Tak, złą godzinę pokazuję, a ja już naprawię. Chodzi o to, że my nie przygotowujemy żadnego materiału do gazety. Ja jestem córką Jana. Sylwia Skalska to jest mój narzeczony. Córka Janka? Tak. Jana i Beaty Skalskich. Nic ode mnie nie dostaniecie. Nie dam wam pieniędzy! Budynku też nie! Sylwia tylko szuka informacji o ojcu. Wyjdźcie stąd. Nic więcej wam już nie powiem. Panie Marcinie, proszę zrozumieć. Żegnam. Ja nie rozumiem, czemu wszyscy jej nienawidzą. Ja nie jestem w stanie rozwiązać tej zagadki. To jest najtrudniejszy escape paradokument, w którym byłem. Wszystko zepsułam.
Zamiast odpowiedzi wyszliśmy stamtąd z nowymi pytaniami. Zastanawiałam się, dlaczego pan Marcin tak ostro zareagował. Sylwia jest załamana tym, że próbując poznać przeszłość ojca, odkrywa coraz więcej tajemnic. Boże, Adrian, ja ci przepraszam. My już byliśmy tak blisko. No, nie przejmuj się. To jest moja wina, nie, naprawdę to jest moja wina. No ale ja jestem pewna, wiesz, że jeździmy co roku na ten pomnik ofiar z mamą. I tam jest nazwisko taty. Ja myślę, że to jest jakaś wielka pomyłka. Tylko musimy zbadać jaka. Słuchaj, a czy ty mógłbyś poszukać jakichś informacji na temat śmierci taty? A czy ty mogłabyś zrobić cokolwiek? No wiesz, w tym archiwum, do którego mieliśmy iść, pamiętasz? Ty jesteś prawnikiem, no to na pewno cię wpuszczą. Spróbuję, może znajdę coś przydatnego. No, a ja na przykład pójdę do biblioteki. A ja na przykład pójdę na zakupy. Muszę sobie nowe buty kupić, za dużo chodzimy ostatnio. Te wszystkie gwałtowne reakcje na pytania odnoszące się do taty świadczyły o tym, że kryje się za tym jakaś tajemnica. A ja nie mogłam tak łatwo odpuścić. Po poszukiwaniach informacji o ojcu Sylwii, narzeczeni spotkali się wieczorem w domu. Niestety ani w bibliotece, ani w archiwach nic nie udało im się znaleźć. A pamiętasz, co mówił Kwietniewski? Jan wychowywał się na osiedlu niedaleko budynku, który zaprojektował. Daj komputer. Z myszką czy bez myszki? Bo mogę ci dać z myszką, ale chyba, że wolisz touchpada, to spoko, nie ma problemu, proszę. Co robisz? A nic, akurat w Fortnite'a chciałem sobie pograć. Możesz się odsunąć, bo trochę mi przeszkadzasz. Ale z ciebie, Bambik! Sprawdzam jedną rzecz. No tu w pobliżu coś może być ciekawego w takim razie. O, patrz, osiedle domków jednorodzinnych. Tylko dosyć duże. Myślisz to samo co ja? Co, mamy teraz każdego po kolei pytać o Jana Skalskiego? No a mamy inne wyjście? Musiałam dowiedzieć się, jaka jest prawda, nawet jeżeli oznaczałoby to chodzenie po osiedlu i wypytywanie przypadkowych ludzi. Następnego dnia Sylwia i Adrian od rana krążą po osiedlu, na którym wychował się ojciec dziewczyny. Narzeczeni liczą na to, że wpadną na jakiś trop rodziny Skalskich. Dzień dobry! No siema. To jest zdecydowanie brat twojego ojca. Widać, że taki typowy lokals. On nawet nie rozumie, co ty do niego mówisz. Szukamy Jana Skalskiego. Może kojarzy pan kogoś takiego? Albo kojarzył, bo kiedyś tutaj mieszkał. Jan Skalski, architekt. Wy nie widzicie, że on jest totalnie zjarany? Jakby do niego nie dociera nawet słowo, musicie migowym do niego mówić. Archi to nie znam, ale Skalskiego to może i znałem. Tak? I mieszkał tu niedaleko? Towar mi sprzedawał, ty w sumie tylko tyle wiesz. Panienko, wybacz, ale pamięć już nie ta. Ale możemy sobie przypomnieć, jakby kierownik coś załatwił. Tam jest sklep. Jakbyś coś załatwił mi w sklepie, nie wiem, Liona mi kupił albo KitKata, bo no nie wygląda, jakby potrzebował czegoś innego wcale. Zaraz wracam. To mówi pan, że... Czemu ty od razu włosy poprawił? On chciał tylko coś ze sklepu, tak? I nie chodziło o loda. Że znał pan Jana Skalskiego, tak? Znałem, no. Wszyscy tu kiedyś o nim mówili. No tak, z powodu tego budynku, który zaprojektował, prawda? Że co za... Nie wiem. Ludzie gadali, że go baba wyrolowała. To czemu ludzie o nim gadali? Co z tego? Ja się załamał na Amela. Wszyscy, całe osiedlo o tym gadało. Proszę. Król złoty. A ta baba, co go wyrolowała, to wie pan, o co poszło? Co się stało? Żona go kantem puściła. Babu nie można ufać. Boże, aż tak ofensywny to jeszcze nigdy nie byłem. Mati, wycenzuruj, nie wiem, wstaw tam kochać baby. Kochać baby, powiedziałem naprawdę, kochać baby. A wie pan, gdzie mieszkają Skalscy? A to... w tamtych domkach. Ale Stefka tylko została. Matka Janka. A, Stefka, ta. To ja idę do Stefki. Dobrze, to... Nie wychodzi z domu, schorowana taka. Byłam całkiem rozbita. Dowiedziałam się, że mama wyrolowała tatę. Cokolwiek miałoby to oznaczać. Cokolwiek miałoby to oznaczać. No wzięła, zawinęła go w dywan i wrzuciła do morza. Nie macie w Warszawie morza, nie? To mogła nie trafić. Chwilę później Sylwia i Adrian docierają do domu Skalskich. 25-latka jest mocno przejęta poznaniem drugiej babci. Dzień dobry. Babciu. Babciu, w sensie stara kobieto. Ja, Sylwia.
Sylwia Skalska, pamiętasz mnie? Co? Ta pomyłka. Babciu, proszę. Ja nie dam nabrać się na takie sztuczki na wnuczka. A to na wnuczkę akurat. To jest dziewczynka, to na wnuczkę. Do widzenia. Pani Stefanio, proszę się uspokoić. Mama Sylwii, żona Jana, Beata, w ogóle nie chce z nami rozmawiać. Mamy tylko panią. Babciu, proszę. Ja czekałam na to spotkanie ponad 20 lat. Daj mi szansę. Sylwia, to naprawdę ty? To nie ja! Prankowałam! Teraz dawaj pieniądze! Sposób na wnuczkę zawsze działa. Nie mogłam uwierzyć, że udało nam się przekonać do spotkania babcię. My to jej nie przekonaliście, ona po prostu wyszła z domu. Dla mnie było przekonywanie do spotkania, po prostu ona wyszła z domu i mówisz: o, to cześć babciu! Kilka minut później Sylwia i Adrian nie mogą się doczekać rozmowy o przeszłości rodziców 25-latki. Pamiętałeś nas? Jak przez mgłę pamiętałam, że... Zabieraliście mnie z dziadkiem nad jezioro i próbowaliście utopić. Kłóciliście się z mamą. Nie chciałam, żebyś ty wtedy to widziała. Beata potem zabroniła nam widywać się z tobą. Chcieliśmy jeszcze kiedyś ciebie odwiedzić, ale nie wpuściła nas do domu. A to wredna baba. Ja wiedziałem od początku, że z tą matką jest coś nie tak. Mówiłem, że ta matka to jest na pewno winowajcą. Czy ja coś takiego mówiłem? Chyba nie, ale teraz mówię, na pewno tak myślałem, okej? No, a mnie okłamała, że nie interesowaliście się nami, że nie chcieliście z nami mieć nic wspólnego. A pani mąż? Gdzie teraz jest? Na cmentarzu. Śpi w sensie. Mój mąż, Stasio, 2 lata temu zmarł. Zostałam sama. Tak mi przykro. Babciu, a powiedz mi, dlaczego się pokłóciliście z mamą? A więc nie powiedziała ci? Boże. Proszę, ja naprawdę muszę wiedzieć. A więc prawda jest taka, że twoja mama, jeszcze jak była w ciąży z tobą, to odeszła od Janka do innego mężczyzny. Co? Tego w ogóle się nie spodziewałam. Ja w sumie troszkę się spodziewałem, no bo co innego? Podejrzewałam tatę, że zostawił mamę w ciąży samą. On próbował przekonać ją, żeby wróciła. Że przecież zostaną rodzicami. Ale ona nie chciała. A po śmierci Janka przyszła i oznajmiła nam, że zabiera wszystkie jego oszczędności. Zgodnie z prawem to małżonek wszystko dziedziczy. Zgadza. Prawo stało po jej stronie. Miała też prawo do wszystkich działek, które on kupił wcześniej, bo chciał postawić osiedle, które sam zaprojektował. Nic wam nie zostawiła. Nic. W sumie babka została milionerką. Ona zgarnęła jego oszczędności. Nie kłóćmy się, architekt może mieć sporo oszczędności. Zwłaszcza, że chciał zbudować kurwa osiedle. No ale my pracowaliśmy oboje, więc daliśmy sobie jakoś radę. Najgorzej było kilka lat temu, kiedy Stasio miał wypadek na budowie. Wtedy potrzebowaliśmy pieniędzy na rehabilitację. Więc odezwałam się do niej. I co? Gówno. Czego ty się spodziewasz? Twoja matka nie jest wcale taka miła. No oczywiście, że nic nie dała. Babciu, a... Powiedz mi, czy mama miała coś wspólnego z tym wypadkiem, tata? Wypadkiem? No bo tata zginął w katastrofie na statku. Prawda? Prawda? No nieprawda, kurwa! My już to wiemy od połowy odcinka, że to jest nieprawda! Dziecko... On się powiesił! Tego nawet ja się nie spodziewałem, to... To mną wstrząsło trochę. To nie jest śmieszne, nie śmiej się. A, ty płaczesz, przepraszam. Bardzo dziwnie płaczesz. Spodziewałam się, że dowiem się czegoś okropnego, ale na to nie byłam przygotowana. Mama zbudowała całe nasze życie na jednym wielkim kłamstwie. Sylwia. Tak mi przykro. Ja wszystkiego bym się spodziewała, tylko nie tego. Nie mogę uwierzyć, że ona tyle lat ukrywała prawdę. Jak mogła mnie tak okłamywać? Czym ja sobie na to zasłużyłam? Przecież teraz wszystko mi się układa, no. Kwietniewski powiedział, że tata nawet nie miał chrześcijańskiego pochówku. Nie rozumiem.
No bo nie można chować samobójców w poświęconej ziemi. Widzicie? Para dokumenty prawczo bawi i uczy. Chuj, że to nie ja nauczyłem, ale teraz już wiecie. Znaczy ja nie wiem, ile w tym prawdy, ale jeżeli to prawda, to widzicie, jakie nauki tutaj są. Babcia powiedziała, że proboszcz zabronił pochówku taty na cmentarzu parafialnym. Ja przez tyle lat stawiałam znicz na grobie jakiegoś obcego człowieka. Chodź tu. Ja muszę z nią porozmawiać. Tylko ja nie wiem, czy ja znajdę na to siły. Prześpij się z tym. Jutro to załatwimy. Tamten dzień totalnie mnie wykończył. Zastanawiałam się, jak prawda o śmierci taty wpłynie na relacje z mamą. Relacje z mamą? To takie jeszcze istnieją? Nie. Zła i nie wiedziałam, czy kiedykolwiek jej wybaczę. Późnym popołudniem Sylwia postanowiła opowiedzieć swojej przyjaciółce o swoich odkryciach. Czekaj, czy ja dobrze zrozumiałam? Twoja mama go zostawiła. On popełnił samobójstwo. Ona zabrała całą kasę. Twoja babcia przymiera głodem? I nie zapominaj, że teraz nas szantażuje, że nie zapłaci za wesele. Ja nie rozumiem, dlaczego ona przez ten cały czas udawała. Przecież jak ona by mi powiedziała, to ja bym to zrozumiała. Może się bała twojej reakcji. A może to ona zmusiła go do samobójstwa? W sensie nie zmusiła. Wiecie, o co chodzi, nie? Skłamała raz i musiała kłamać już cały czas. Nie należy, żeby dziadkowie... Przecież oni musieli o tym cały czas wszystkim wiedzieć, no. Ja myślałam, że to są naprawdę jedyni ludzie, którzy mnie nigdy nie oszukają. A to są jedyni ludzie, którzy nigdy nie powiedzieli wam nic prawdziwego. I zagrozili, że jeżeli Sylwia skontaktuje się z rodziną taty, to nie przyjmą ślub. Nie, no nie wierzę. Co jest? Mama mi przysłała zdjęcia sal weselnych. Rozumiecie to? Ona po prostu siedzi sobie, jak gdyby nigdy nie spokojnie w domu i przegląda oferty. Sylwia... Musisz to z nią załatwić. Dobra, dawaj mi kurwa na ostrzejszy nóż. Ja idę! Idę! Nie, tylko masz rację. Pojadę tam rano i porozmawiam z nią. Bałam się tego spotkania z mamą. Wiedziałam, że to będzie trudne dla nas obu. Ale najpierw musiałam komuś pomóc. Komuś, kto tej pomocy potrzebował najbardziej. Następnego dnia rano, jeszcze przed rozmową z matką, Sylwia z Adrianem ponownie odwiedzili Stefanię. Tak mi głupio. Nie chciałam was naciągnąć na te leki. To nic takiego, naprawdę. Dziękuję bardzo. Kochane z was dzieci. Jakie kurwa dzieci? Ja mam 25 lat! Już nie jestem dzieckiem, ja już jestem dorosła! Cieszę się, że bierzecie ślub. Rozmawiałaś z Beatą? Jeszcze nie. No ale dzisiaj tam pojadę, tylko trochę się boję. Sylwia, a co ty na to, żeby... pani Stefania pojechała z nami? Aż tak szybko chcesz ją zabić? Spokojnie, dopiero jej leki kupiłeś! Co? Ja? Ja się więcej nie dam zaciągnąć do niej, do mieszkania. Skąd ten pomysł? Bo jeżeli będziemy tam razem, to może łatwiej ją postawimy pod ścianą. Na pewno będzie zaskoczona. Babciu, co o tym myślisz? Wnusiu, dla ciebie wszystko. Nigdy tam nie pojadę, nigdy tam nie dla ciebie wszystko, wnusiu. Oczywiście, że tam pojadę, nie ma żadnego problemu. W tamtej chwili cieszyłam się, że mogę liczyć na wsparcie babci. Bez niej i bez Adriana byłoby mi naprawdę ciężko stawić czoła mamie. Wiedziałam, że najtrudniejsze jest przede mną. Sylwia wraz z Adrianem i Stefanią przyjechała do matki. Wiem o tacie. Co wiesz? Wszystko. Że go zostawiłaś, że popełnił samobójstwo. Jak to? Skąd? Skąd? A, uwaga, zapraszamy gościa specjalnego, pani Stefania! Pani dziadkowie, przez ten cały czas nie powiedzieliście mi prawdy. Wszystkiego musiałam dowiedzieć się sama. Ale to nie tak, ja cię chciałam tylko chronić. Chronić? A przed czym ty chciałaś mnie chronić? Jak zrobiłaś mi największą krzywdę, zresztą nie tylko mi. Nie poznajesz swojej teściowej? Stefania? Kurwa, ale brecha, ja tak nawet nie potrafię. Jak ona to zrobiła, kurwa, przecież to tylko aktor. I to w paradokumencie. Może myślałaś, że ja już nie żyję? No na przykład twój mąż nie żyje. Że nie chcieliśmy jej widzieć. Że ci nie pomogliśmy. A to przecież ty nam nie pomogłaś. Córeczko, ja cię przepraszam. Naprawdę cię, naprawdę. Podchodź, bo ci jedne, kurwa. Ty naprawdę nie rozumiesz, przez co ja przeszłam. Dlatego przyszłam, żeby to wszystko wyjaśnić. Chcę się dowiedzieć wszystkiego, co się działo przed śmiercią taty i dlaczego go zostawiłaś. No dobrze. Opowiem ci, jak było. Niech pani usiądzie. Dziękuję. Proszę cię, Beata, przestań się wygłupiać. To już nie jest zabawne. Podjęłam decyzję. Żegnaj.
Jest inny, tak? Tak, jest inny. Kocham go, on kocha mnie. Chce mi się pobrać. Proste? Proste? No nie, trochę krzywe, ale to tam chuj. Co ty pieprzysz? Nic nie jest proste. Przecież spodziewamy się dziecka, kobieto. Co ty wyprawiasz? Wyjdź mi z oczu. To ty mu zeszłaś z oczu, tak w sumie. To była taka młodzieńcza miłość. Szybko się zorientowałam, że nie będę z nim szczęśliwa. Strasznie żałuję tego, co się stało. Jan nie chciał mi dać rozwodu, ale nie spodziewałam się, że popełni samobójstwo. Babcia mi powiedziała, że jest pochowany na cmentarzu komunalnym. To gdzie my jeździłyśmy przez te wszystkie lata? Kto tam jest pochowany? Co to za pomnik ofiar? Tam jest napisane Jan Skalski. Wiesz co, jak byłaś malutka, przypadkiem trafiłyśmy na ten pomnik. Imię, nazwisko się zgadzało. Czysty przypadek. Bardzo dla ciebie wygodny. Siądź sobie. I tak się działa. Opierała się o stół. Jest jeszcze coś. Ten mężczyzna, w którym się zakochałam, to był kolega ze studiów taty. Co? Nie, no nie mów mi, że to był ten facet ze zdjęcia. Marcin Kwietniewski? Tak, tak. Ojciec się załamał, jak się dowiedział, w kim się zakochałam i... No i się zajebał, kurwa, jak to już wiemy. I że spodziewam się dziecka Marcina. To był koszmar. Nie jesteś córką, Janka, jesteś córką... A! Czyli twój tata żyje, zajebiście happy end. Czy nie, czy to nie jest happy end? Myślałam, że zaraz zemdleję. Matko Boska! Jan nie potrafił się pogodzić z tym wszystkim. Nie powiedział o tym nikomu, ale podjął nieodwracalną decyzję. Możemy nie oglądać sceny, jak chłop się wiesza. Dziękuję. Dziękuję widzowie za waszą łaskę nade mną i nad moimi dolarami. Chciałam ci tego oszczędzić. Nie chciałam, żebyś o tym wiedziała. Bałam się, że mnie znienawidzisz. No i w sumie słusznie. Gdybyś to powiedziała od razu, to może byłoby mniej problemów niż jest teraz. Teraz nie dość, że nie ma ojca, to ma ojca. To jest pojebane. Czyli mam się i dziadeku wszystkim wiedzieli, prawda? Tylko mama obiecała, że nikomu nie powie. Ojciec do dzisiaj myśli, że jesteś córką Jana. Co z Kwietniewskim? No co, no kurwa, projektuje budynki, byliście u niego. Marcin, jak się dowiedział, że jestem w ciąży, po prostu mnie zostawił. Czemu nie pozwoliłaś nam widywać się z Sylwią? Tak bardzo chcieliśmy się z nią spotykać. Wszyscy tam płaczą. Ja się czuję, jakbym oglądał twoje 5 minut, a nie sekrety rodziny. Śmierć Jana była w totalnej rozsypce. Czułam się taka winna. Sama myślałam o samobójstwie. Nie chciałam o was pamiętać. Nie chciałam, żebyście nas odwiedzali. To wszystko by mi przypominało o Janie. Nie chciałam też, żeby Sylwia pamiętała. Czasami pomagali mi tylko rodzice. A z pieniędzy, które zostały po Janie za jego ostatni projekt, postanowiłam przeznaczyć je na córkę. Działki też pani sprzedała? Musiałam. Sylwia zaczęła studiować. To ile ona tych pieniędzy potrzebowała na tą córkę? Teraz już wszystko rozumiem. Sylwia, no. Bałam się ci o tym opowiedzieć. Nie wiedziałam jak. Mamo. Ja potrzebuję czasu, ja sobie muszę to wszystko przemyśleć. Wszystko, w co wierzyłam w życiu, było kłamstwem. Dowiedziałam się, skąd mama miała pieniądze na wesele, a teraz nawet nie wiedziałam, czy do niego dojdzie. Byłam na skraju załamania. Sylwia, ja ci... Pomijam to, bo oni będą teraz płakać. Ja chcę tylko wiedzieć, czy się wesele odbyło. W dupie mam, że oni dalej płaczą, tak? Dnie później Sylwia i Adrian spotkali się z Gosią, by opowiedzieć jej o swoich planach na przyszłość. Nie będziemy organizować wesela. No co ty, poważnie? Poważnie? Ja już sukienkę kupiłam, paragon wyrzuciłam. Co ja mam teraz zrobić? Bo wiesz, po tym wszystkim to nie wiem, kogo zaprosić nawet. To wszystko jest takie... niezręczne. Poza tym ja nie chcę brać pieniędzy od mamy, czułabym się z tym dziwnie. No, kumam. No, te pieniądze, które dostaliśmy, daliśmy Stefanii, czyli babci Sylwii.
Bo po całej tej akcji trafię ja do szpitala i chociaż będzie miała na leczenie. Gosia, ja wiem, że bardzo zależało ci na tym weselu. No coś ty, daj spokój. No coś ty, ja miałam to totalnie w dupie. Nawet nie chciałam tam przychodzić, zostałam zmuszona przez ciebie. Najważniejsze, żebyście wy byli szczęśliwi. Mm. Ale ślub będzie. Będzie. Mm? Mamy dobrą wiadomość. Adrian wpadł na cudowny pomysł. Polecimy na Hawaje, żeby się pobrać. O, super pomysł. Zajebiście, kurwa. Pieniędzy podobno nie macie, skurwysyny. Skąd na to weźmiecie kasę? Wiesz co, mamy trochę oszczędności też z tych pieniędzy, które mieliśmy wydać na wesele, które miało się odbyć w Polsce. Odłożymy coś przez rok. Hmm? Adrian awansował. Bosko, gratuluję. Awansował? Z prawnika? Na prawnika. By tam się da awansować w ogóle? Sylwia Skalska na razie nie potrafi wybaczyć matce jej kłamstw. Beata cały czas próbuje pogodzić się z córką. Sylwia i Adrian wzięli ślub. Pomimo iż 25-latki i Stefani nie łączą więzy krwi, to udało im się zbudować rodzinną więź. Dziewczyna traktuje ją jak babcię i wraz z mężem zdecydowali się nią opiekować. Marcin Kwietniewski odmówił wszelkich kontaktów z córką. No, to był mój komentarz na koniec. Do widzenia!